Niemal 6 milionów złotych zasili budżet suwalskiego szpitala, ale nie będą mogły być to pieniądze wydane na nic innego niż modernizacja szpitalnego oddziału ratunkowego i komórek ściśle współpracujących z tym oddziałem w procesie diagnostycznym. Pacjent w stanie zagrożenia życia lub w stanie ciężkiej choroby, gdzie musi być ta pomoc udzielona bardzo szybko, bo o tym decyduje w głównej mierze głównie diagnostyka, prawidłowa diagnostyka, zdiagnozowanie tego pacjenta, powoduje to, że jest niezbędna aparatura, sprzęt, ale i personel z drugiej strony. No i tu te środki umożliwią nam na unowocześnienie całej diagnostyki, doposażenie oddziału szpitalnego, oddziału ratunkowego, ale również i zakładów współpracujących z SOR-em, czyli zakładu diagnostyki obrazowej, zakładu pracowni endoskopii. Nasze laboratoria również zostaną doposażone w sprzęt diagnostyczny do szybkiej diagnostyki. Adam Szałanda jest przekonany, że modernizacja i doposażenie znacząco zwiększy tak zwaną przepustowość oddziału, pod którym dzisiaj trzeba spędzić nierzadko wiele godzin. I nie jest to wina personelu, a niedoborów sprzętu i infrastrukturalnych. Podstawowym założeniem tego programu właśnie było usprawnienie i przyspieszenie tej diagnostyki. Według tych założeń programu założyliśmy uzyskanie pewnych wskaźników i zakładamy, że uzyskamy to, a poprzez te wskaźniki uzyskamy również efekt, że pacjent będzie w miarę szybko i bez dużych kolejek będzie mógł uzyskać tę pomoc. Jak mówi szef placówki, zakres przewidzianych zakupów i zmian jest bardzo rozległy, a poproszony o przykłady informuje. Program ten zakładał, że nie możemy tutaj jak gdyby zwiększać powierzchni i kubatury tej infrastruktury naszej, a musimy ją usprawnić. I tutaj założeniem było również uzyskanie tych wskaźników, z jednej strony obniżających koszty funkcjonowania tych oddziałów, a z drugiej strony podnoszących efektywność. I tutaj chodzi o, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę techniczną, tutaj zakładamy wymianę pewnej stolarki okiennej, drzwiowej, poprawienie klimatyzacji, prawda, systemów wentylacyjnych, ale również takim ważnym elementem nowym, który dopiero jest realizowany w szpitalu, mamy tutaj transport materiałów biologicznych do dalszej diagnostyki. Mam tu na myśli rozbudowę poczty pneumatycznej, gdzie ten materiał pobrany bezpośrednio w SOR-ze będzie mógł być w bardzo szybkim czasie przekazany do naszych zakładów, gdzie będzie mógł poddany być, prawda, opracowaniu i postawieniu określonej diagnostyki. Prawda. Również tutaj idą zakupy w kierunku zakładu diagnostyki obrazowej. Tutaj zakupujemy aparaty RTG przewoźne, jak również z ramieniem C sprzęt do pracowni endoskopii, czyli gastroskopy, prawda, które pozwolą nam również szybko diagnozować tych pacjentów. Także tego sprzętu jest bardzo, bardzo dużo. Miejmy nadzieję, że realizowany przez 2 lata projekt przyniesie oczekiwany skutek, bo jak mówią pacjenci, cierpiący ludzie choć doceniają fachowość i tempo pracy medyków, to nie raz i nie dwa ich cierpliwość wystawiana jest na ciężką próbę. Pobliskie szpitale, Augustowski i Grajewski, również dostały wysokie wsparcie na ten sam cel. Do Augustowa na przykład trafiło 10 milionów złotych.